Druga księga Samuela, rozdział 8. Następnie Dawid pobił Filistyńczyków i ujarzmił ich. I odebrał Dawid Filistyńczykom zwierzchnictwo nad ich stolicą. Przez długi czas Filistyńczycy byli zmorą dla Izraela, ciemiężyli Izraelitów, zwyciężali ich. Dawid poprowadził naród do zwycięstwa i odebrał Filistyńczykom ich stolicę. W pierwszej księdze królewskiej jest napisane, że tą stolicą było Gat. Pobił też Moabitów i nakazawszy im pokłaść się na ziemi, odmierzył ich sznurem. Następnie przeznaczył dwa sznury na uśmiercenie, a po całym jednym sznurze na zachowanie przy życiu. Moabici zostali hołdownikami Dawida, składającymi daninę. Dawid pobił też Moabitów, kazał 2/3 z nich zabić, tak żeby już nie byli w stanie podjąć walki z Izraelem i musieli płacić daniny. Potem Dawid pobił Hadadezera, syna Rehoba, króla Soby, gdy ten wyprawił się, ażeby przywrócić swoją władzę nad rzeką Eufrat. Hadadezer musiał być potężnym władcą, skoro chciał podporządkować sobie tereny nad Eufratem, czyli leżące daleko. Historycy spierają się, gdzie leżała Soba, ale najczęściej uważają, że na terenie dzisiejszego Libanu, w dolinie Beka. Dawid zdobył na nim 1700 jezdnych i 20 tysięcy pieszych. Wszystkie konie kazał Dawid okulawić, pozostawiając z nich dla siebie 100 zaprzęgów. A tutaj jest napisane, że Dawid zdobył czy odebrał Hadadezerowi tych jezdnych i pieszych. Być może wcielił ich do swojego wojska. Gdy zaś nadciągnęli Aramejczycy damasceńscy na pomoc Hadadezerowi, królowi Soby, Dawid pobił z Aramejczyków 22 tysiące wojowników. Dawid obsadził też załogami Aram damasceński i tak zostali Aramejczycy hołdownikami Dawida, składającymi daninę. I wspomagał Pan Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Sojusznicy Hadadezera nie zdążyli z pomocą i zostali potem pobici przez Dawida osobno, także tych Aramejczyków Dawid sobie podporządkował, także strefa wpływów Izraela rozszerzała się. Dawid zabrał też złote puklerze, które mieli słudzy Hadadezera i sprowadził je do Jeruzalemu. Również z miast Hadadezera, Betach i Berotai król Dawid zabrał wielką ilość miedzi. Na tych zwycięstwach Dawid się wzbogacił. Zebrał dużo złota i miedzi. Gdy zaś Toi, król Hamatu, usłyszał, że Dawid zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadadezera, wysłał Toi swego syna Jorama do króla Dawida, ażeby go pozdrowić i złożyć mu życzenia z powodu zwycięskiego zakończenia wojny z Hadadezerem, gdyż Toi musiał ustawicznie prowadzić wojny z Hadadezerem, a przyniósł z sobą naczynia srebrne, naczynia złote i naczynia miedziane. Również i te ofiarował król Dawid panu wraz ze srebrem i złotem, jakie ofiarował z łupów zabranych wszystkim podbitym przez siebie narodom, mianowicie Aramejczykom, Moabitom, Ammonitom, Filistyńczykom, Amalekitom i z łupów od Hadadezera, syna Rehoba, króla Soby. Po tych zwycięstwach Dawid zyskał wielki szacunek u innych władców. Toj posłał do niego syna w poselstwie i hojne dary. Dawid te wszystkie kosztowności ofiarował Bogu, któremu zawdzięczał te zwycięstwa i zdawał sobie sprawę, że to dzięki właśnie Bogu tak mu się powodzi. I tak zyskał Dawid sławę. Gdy zaś powrócił po zwycięstwie nad Aramejczykami, pobił jeszcze Edomitów w Dolinie Solnej w liczbie 18 tysięcy wojowników i obsadził cały Edom załogami. I byli Edomici hołdownikami Dawida. Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Edomici byli sąsiadami Izraelitów, także ich Dawid pobił i podporządkował swojej władzy. Ta Dolina Solna prawdopodobnie leży na wschód od Berszeby, na pustyni Negeb. I tak panował Dawid jako król nad całym Izraelem. Dawid przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu. Dawid nie tylko był zwycięskim wodzem, ale sprawiedliwym sędzią. To dowodziło, że był człowiekiem prawego serca. Joab, syn Serui, dowodził wojskiem, a Jehoszafat, syn Achiluda, był kanclerzem.
Sadok, syn Achituba i Achimelek, syn Ebiatara, byli kapłanami. Seraja był pisarzem, Benaja, syn Jehojady, stał na czele Kretyńczyków i Pletejczyków. Również synowie Dawida byli kapłanami. Tutaj podane są najważniejsze urzędy i ludzie, którzy je sprawowali. Joab, którego Dawid się bał, dalej był dowódcą wojska. Widać też, że podobnie jak kiedyś Akisz, Dawid miał straż przybożną złożoną z cudzoziemców i bardziej im ufał niż rodakom. Jest tutaj też napisane, że synowie Dawida byli kapłanami. No na pewno nie mogli być takimi kapłanami jak ci kapłani z rodu Arona. Pewnie jakoś pomagali im albo zastępowali ojca w różnych uroczystościach. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twoich przykazań, szlakiem Twoich praw. Tyś mi, mój Panie, tarczą w walce z szatanem, Ty zwycięstwo dasz. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki, ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozkosz szczęście wstał. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Tyś jest o Panie ufnej wiary ostoją, mocą w męskich dniach. Łaska Twa zmyła mojej duszy zbrukanie, Syna Twego krwią. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej. Boże, Ty jesteś mocą i zbawcą duszy mej.